Nagle Cichopek usłyszała niewygodne pytanie. Tak z tego wybrnęła. W nowym show Polsatu Moja mama i twój tata zaczyna robić się coraz ciekawiej. W programie randkowym nie brakuje emocji, a do intrygujących interakcji dochodzi nie tylko między uczestnikami, ale i z prowadzącą. Tym razem Katarzyna Cichopek została postawiona w dość niezręcznej sytuacji. Potrafiła jednak z niej wybrnąć. Iskrzy w Moja mama i twój tata. Katarzyna Cichopek ma problem. W czwartym odcinku Moja mama i twój tata, programu, który można oglądać co tydzień, we środę o 20:10 w Polsacie, sporo się działo. Intymne, poważne rozmowy, mniejsze i większe spięcia, randki, ale i uzewnętrznianie się przez niektórych uczestników, jak na jeden epizod, to naprawdę dużo. Niespodziewanie w centrum wydarzeń znalazła się też prowadząca Katarzyna Cichopek. Choć ma doświadczenie w tak zwanej prezenterce, a obecnie świetnie sprawdza się w nowym paśmie śniadaniowym stacji Halo tu Polsat, w takiej roli aktorka występuje po raz pierwszy. To właśnie ona stała się przewodniczką dla dojrzałych singli, którzy mają nadzieję odnaleźć szczęście u boku nowo poznanych partnerów. Cichopek ma ku temu predyspozycję, studiowała psychologię, więc wie, jak dotrzeć do ludzi i ich wesprzeć. A oni to doceniają, ale oczywiście nie wszyscy. Nawet ona niekiedy stawiana jest w dość niewygodnej sytuacji. Po poprzednim odcinku jasne stało się, że celebrytka ma nieco na pieńku z Lucyną, która nie jest przekonana do gospodyni show. Kiedy Kasia zapytała mieszkańców willi, co u nich słychać i jak minął im poprzedni dzień, kobieta odpowiedziała lekceważąco, żeby sama obejrzała sobie nagrania. Nie dała się też skłonić do opowiedzenia swojej historii. Czuję się traktowana jak w przedszkolu, powiedziała twardo. Nagle uczestnik zwrócił się do Cichopek. Tego się nie spodziewała. Katarzyna Cichopek musi być nieustannie gotowa do konfrontacji. Tym razem zaskoczył ją Piotr, z którym przeprowadziła rozmowę w cztery oczy. Kiedy zapytała go, jaki typ kobiety najbardziej mu się podoba, usłyszała zaskakującą odpowiedź. Spójrz w lustro, powiedział wymownie mężczyzna. Niespełna 42-latka nie dała się jednak zbić z tropu. Wiesz o tym, że na ciebie lecą wszystkie dziewczyny? Odparła szybko. Według jej rozmówcy trafianie w gusta wielu wcale nie jest dobre. Atrakcyjne osoby mają to przekleństwo, że niestety krzywdzą. Trzeba uważać, bo bardzo łatwo jest zniszczyć, ocenił smutno. Przy okazji nie przestawał jednak podrywać Cichopek. To co, wychodzimy pod rękę? Rzucił, ale gwiazda nie dała się sprowokować. Bardzo jesteś miły, ale wiesz, że moje serce jest zajęte, ucięła temat. Jak wiadomo, celebrytka jest w związku z Maciejem Kurzajewskim, z którym obecnie prowadzi też wspomnianą wyżej śniadaniówkę Polsatu. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się plotki na temat ich rychłego wesela, para została już nawet przyłapana na pierwszych przymiarkach w salonie mody ślubnej. Z plotek wokół nich żartował nawet Aleksander Sikora w Halo tu Polsat. Moja mama i twój tata. Na czym polega program? Moja mama i twój tata, który prowadzi Cichopek, to nowość na polskim rynku telewizyjnym. W programie randkowym biorą bowiem udział zarówno dojrzałe osoby, chcące się zakochać, jak i ich dzieci z poprzednich związków, które obserwują poczynania rodziców i starają się ich wesprzeć. Obie grupy mieszkają w oddzielnych domach.
I to właśnie jest niezwykłe w programie. Widzowie będą obserwowali, jak dzieci maczają w tym swoje paluszki, aby ta mama z tym tatą poszli na randkę. To będzie hit, ekscytowała się przed premierą aktorka, wyjawiając, że każdy dzień na planie był dla niej pełen niespodzianek.